Woo! Jak go pięknie spuszowałem. I uwaga, 1000. No i tu się zaczynają schody, zobaczcie. Nie mogę go zabić! Ale na szczęście go rozjeżdżam. Wow! Cześć, z tej strony FaRL, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, dosłownie kilka minut temu Supercell postanowił, że wypuści aktualizację. A wraz z nową aktualizacją do plików gry zostały dodane nowe skiny, jest ich aż 7. Dodatkowo zostało dodane nowe środowisko, nowy karnet zadymiarski, który zostanie odblokowany dopiero za 3 dni i 21 godzin. Oraz oczywiście nowy zadymiarz, który dopiero będzie do odblokowania też za 3 dni. Ale moi kochani, nie martwcie się, ponieważ ja mam dostęp do wersji deweloperskiej i dzisiaj sobie zagramy właśnie Colette i sprawdzimy, jak ona się spisuje na polu bitwy. I teraz moi kochani, uwaga, niespodzianka. Przygotowałem dla was konkurs na 100 zł PSC. Jedyne co musicie zrobić, no to teraz wbić w link, który znajduje się w opisie tego filmu. Jest to skrócony link do mojego kodziku FaRL w sklepie Brawl Stars. Jeżeli go klikniecie, musicie potwierdzić, że macie grę Brawl Stars zainstalowaną i kod wam się automatycznie sam wpisze. Po czym wystarczy, że później w komentarzu pochwalicie się swoim nickiem z gry Brawl Stars. A wyniki konkursu oczywiście ogłoszę już w następnym odcinku. Umówmy się, moi drodzy, w ten sposób, że jeżeli pod tym filmem zostawicie 10 tysięcy łapek, no to nagrywam odcinek, gdzie testuję wszystkie nowe skiny. Liczę na was, więc strzelajcie łapeczkę. A teraz co odcinek polecą dwa krótkie filmy podesłane przez moich widzów, którzy robią zakupy z kodem FaRL w sklepie Brawl Stars. Cześć FaRL, kupuję z twoim kodem. Pozdrawiam JJ'kę i FaRL'a. Ja wam mega ślicznie dziękuję za wsparcie. Na waszą skrzynkę mailową podesłałem 20 zł PSC, za które będziecie mogli sobie kupić megaboxa, więc koniecznie sprawdźcie pocztę. A jeżeli ty też byś chciał być na moim odcinku, jeżeli robisz jakieś zakupy z kodem FaRL, a jak dobrze wiemy, nowy sezon niedługo startuje, więc koniecznie nagrajcie, jak kupujecie karnecik bojowy i podeślijcie do mnie na maila, mail oczywiście jest w opisie. Jeżeli pojawicie się na odcinku, no to wygrywacie 25 zł PSC. Ale to nie koniec niespodzianek na dzisiaj, moi drodzy, ponieważ od dzisiaj do każdego zamówienia na pixieshop.pl są wręczane dwa zdjęcia. Jedno FaRL'a, drugie JJ'ki. I są własnoręcznie podpisane przez nas. Ostatnio podpisaliśmy ponad 1000 zdjęć, 1000 ja oraz 1000 JJ'ka. Wiem, że o to prosiliście, więc od dzisiaj do każdego zamówienia są te zdjęcia z autografem. Jeżeli któraś z koszulek wam się podoba, w których często nagrywam, na przykład ta z takim kozackim lodem na plecach, no to wbijajcie, drugi link w opisie. Tak, moi drodzy, wygląda nowa zadymiara Colette. Możemy ją obrócić, oczywiście, że możemy ją obrócić. Ściska bardzo mocno ten swój pamiętniczek. Jest to nowy zadymiarz chromatyczny. I przeczytajmy, co o niej piszą. Colette cię dopadnie. Opodatkuje przeciwników z ich zdrowia jej niesamowitymi ciosami? Aha, no to nieźle. Ataku ma bardzo dużo. Obrony ma tylko dwie kreski. Przydatności 3 i jej super atak to okres rozliczeniowy. Czy mogę sprawdzić gadżety? Oczywiście, że możemy sprawdzić gadżety. Moi kochani, nazywa się nie EEE. Kolejny strzał Colette zadaje obrażenia o wartości 40% jej aktualnych punktów życia. Okej. A jej gwiezdna moc będzie nazywało się dociśnięcie i będzie polegało na tym, że wszyscy zadymiarze przeciwnika pod wpływem szarży Colette są przenoszeni do najdalszego miejsca strefy ataku. O kurcze. Jest to mega ciekawe, po prostu szarża będzie mocniej odbijała, z tego co rozumiem, tak? Dobrze, wypróbujmy sobie nową zadymiarę. Moi drodzy państwo. Ja powiem wam tak, jeszcze Colette nie grałem i się mega jagram w opór. Dobra, na początku strzelmy sobie zwykłego bota i zobaczymy, ile zadam damage'a. 1400, tak? A jak oddam kolejny strzał, to 910. Czyli rozumiem, im postać ma mniej życia, tym nasz atak jest no słabszy. Ej, ale będzie tutaj mega ciężko dobić jakąś postać. Zobaczcie, co się dzieje. Jak ja długo muszę puszować takiego zwykłego bota, bo bije coraz słabiej. Teraz użyjmy sobie szarży. Wjeżdżamy na ostro. Wow! Spójrzcie jeszcze raz. Ciach! Jest kozacka szarża. Bije tylko po 300, co prawda. No i oczywiście też się odbijamy. Ale chciałbym jeszcze coś sprawdzić na szybkości. Zszarżujmy to. Ile razy jesteśmy w stanie się odbić? Szarżujemy. Raz, dwa. Aha! Możemy odbić się tylko dwa razy. No dobra. Nie, raz. Czekajcie, raz? Tak, możemy odbić się tylko raz, przepraszam. Powiem wam tak, jest to naprawdę mega ciekawa mechanika ataku. No nie wiem, jak to się sprawdzi na polu bitwy, bo zobaczcie, chłop ma 800 HP, a ja nie mogę go nawet pokonać, bo bije go po 200 tylko. Ewentualnie, nie wiem, może szarżą bym niego wjechał. No ale to nic nie da, no dobra.
Sprawdźmy sobie teraz, jak wygląda na polu bitwy Trixie Colette. Oczywiście nasza zadymiara Colette ma nowego skina, który wygląda przecudownie. Zobaczcie, ma serduszka w oczach. Jest taką troszeczkę diablicą, demonicą. Jest zakochana w swoim pamiętniczku, który też jest swoją drogą jakby nawiedzony, coś takiego, przeklęty. Obróćmy ją w koło, na nadgarstkach, na mankietach ma taką jakby obrożę dla joysticka. Z tyłu ma też skrzydełka, ogonek diabełka. No i różki, tak, z tego co widzę. No i ten pamiętniczek też jest taki jakby zaklęty, który lata i ma nietoperza skrzydełka. No dobra, ciekawe bardzo to jest, wypróbujmy sobie ją teraz. Oczywiście ten skin będzie do odblokowania dla każdego, kto ma kupiony karnet zadymiarski za ostatni poziom, więc będzie co maksować. O kurcze, teraz to wygląda kozacko, zobaczcie, jakim ona fajnym serduszkiem strzela. Więc grafika ataku też jest zmieniona, więc pięknie. A szarży? Szarża też. Czy ona zmieniła się w nietoperza? Spójrzcie tylko na to, jeszcze raz. Tak jest, ale to jest sztos totalny, czekajcie. Sprawdźmy to jeszcze raz. Czy ona leci na nietoperzu? Leci na swoim pamiętniczku. Nie no, to jest coś po prostu pięknego. Wow. Lecimy, moi kochani, z meczykiem. Od spodu mamy jakąś bi, która mnie tutaj chce podhaczyć. Okej, okay, dostała raz. Uda mi się ją pokonać. Dostała dwa. Bije ją po 800. To nie jest za dużo. I czy ja ją dobiję? Nie dobiję mi. O kurczę. To mogło się zemścić. To mogło się zemścić. Nie wiem, czy sobie w ogóle poradzę na te boty, wiecie. Goni mnie Gale, który ma mnie w zasięgu. Wow, ma mnie w zasięgu ataku. Uciekam. Nie, bo ja cofam się! Co? A! Nie kumam kompletnie tej postaci. Raz, dwa. Dobra, dojeżdżam go. Dwa. Pięknie, porobione, ale muszę uciekać, bo pod spodem jest... O nie, Bibi. Zabije mnie. Uciekam! Nie! Znowu w sidła lwa się wpakowałem. Kroję te kuby wszystkie. Dobra, na szczęście. Nie mam pojęcia, jak mi się udało wyjść z tej opresji, ale dobra, sprób... O kurde, ból. O kurcze ból, dobra, cofnijmy się. Dostała. Dostał raczej, 700. No i zobaczcie, teraz jest mega problem, bo jakbym walczył z Piperką, to ta Piper by mnie porobiła, stałaby w krzakach, ja bym jej nie widział. Może bym jej tam od czasu do czasu wcisnął hita za 200, tak? Ej, ten ból nawet jest ogarnięty jak na pewno. Bo się chował, dobra, dojeżdżam go. Ciach, rozjechany. Wielkie starcie, no jestem mega ciekawy, ile... Na ostatnia postać, która została na mapie, będzie miała kubów, bo chcę w nią uderzyć bardzo mocno. Chcę zasadzić jej mocnego hita, taki Frank. Ile będzie miał kubów? 4000 w niego bije? Co? A jak użyję gadżetu? Uwaga. Nie kumam, o co chodziło z tym gadżetem. Dobrze pamiętam? Woo! Woo! Jak go pięknie spuszowałem. Uwaga, 1000. No i tu się zaczynają schody, zobaczcie. Nie mogę go zabić. Ale na szczęście go rozjeżdżam. Wow, wow. Jesteś numerem jeden, coś pięknego. Nowy ekran zwycięstwa, ślicznie. Także moi kochani, tak wyglądał gameplay Colette. Powiem wam, że ta postać jest mega ciekawa. No zobaczymy, jak będzie się wbijało puszki. Z pewnością nie będzie to za łatwe. Nie rozumiem gadżetu, mam nadzieję, że niedługo go zrozumiem. Za chwileczkę sobie jeszcze pogram. Jeżeli coś by się zmieniło, no to od razu was o tym poinformuję. Wbijajcie na pixieshop.pl po przekozackie koszuleczki. Do każdego zamówienia od dzisiaj jest wręczane moje zdjęcie oraz JJ-ki z własnoręcznym autografem. Także wbijajcie pierwszy link w opisie. Ja już się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!